Kim był ten, który opuściwszy podstrzyżowską chałupę, jak nikt inny pragnął trafić na powrót pod strzechy, a skazał nas, bodajże i surowiej od samego Norwida, na ciężkie przybosie? Kim był? Najwybitniejszym polskim poetą XX wieku, jak widzieli go jedni, czy apodyktycznym zegarmistrzem słów, jak widzieli go drudzy? Dziś wydaje się, że najbliższy prawdy mógł być inny krakowski awangardzista, Jalu Kurek, który we wspomnieniu o swym koledze napisał: poeta świetnego umysłu, lecz słabego serca, dosłownie i przenośnie, bo chory na wstyd uczuć. Ludziom potrzebna jest Katarynka, choć Katarynek coraz mniej. Bo Katarynka to taka skrzynka, w której patrz miłość jego, jej. Bo w pierwszej strofce w noc się poznali, a w drugiej świtem się pokochali, a w trzeciej wieczna była ich miłość. No a w ostatniej, no a w ostatniej, jakby miłości nigdy nie było, jakby miłości nigdy nie było. Wiózł woźnica wozem sianą, co pachniało pastorałką. Było cicho, biało rano. Kury nie zapiał, kot nie miałknął. Aż tu nagle niespodzianie na postoju przyszedł wół i zjadł siano na śniadanie, nie zostawił nic na stół. Nie zostawił nic na stół. Czerwone saboty włożone na przybocz. Czemu ty, dziewczyno, patrzysz na mnie krzywo? Ptaki zabijaki ruszyły na wyraj. Ty za rajem nie patrz, rozboli cię szyja. Zdrowaś, matko, mękisz pełna. Nie z oranych pól gaśnie ci robota w rękach, bo brakuje tchu. Aha, kotki cztery marzą im się wyższe sfery. Aha, kotki cztery marzą im się wyższe sfery. Aha, aha, marzą im się wyższe sfery, wyższe sfery. Aha, aha, wyższe sfery im się marzą, wyższe im. W państwie Butan, propan Butan, biorą z buta, o jak z buta, zowią swem. Na bałutach wielka zrzuta. Wieczność koło słońca, gdzie chabrowa łąka i gwoźnicki stał.